Dzięki wydawnictwu Publikat i patronom wydania najnowszej książki możemy się jej przyjrzeć, a jest to książka rysu jak artysta, stos stworzeń i postaci ze świata Fantazy. Witaj na kanale Srebrna Igła. Wydawnictwo Publikat było tak uprzejme, że przysłało mi książkę kolejną o rysowaniu, dzięki czemu będziemy mogli się jej przyjrzeć i ja będę mogła wam powiedzieć, co o niej sądzę i czy warto po nią sięgnąć. Do tej książki były dołączone takie gadżety, żeby można było gdzie poćwiczyć blok z papierem do rysowania, to jest z Paper Concept są takie dwie pastele z karandaż, Neo Pastel to są pastele olejne firma Renaissance również patronuje temu wydaniu tutaj mamy ołówek 5B i cienkopis z Renesansu cienkopis, z tymi cienkopisami już się spotkaliśmy i są bardzo fajne. Ołówkiem już rysowałam, też bardzo przyjemnie się rysowało. Papier jest bardzo fajny do rysowania. Z tym ołówkiem świetnie współpracuje, Cienkowiec bardzo fajnie się na nim zachowuje. Co do pasteli, są to pastele olejne. Niekoniecznie chętnie poniesięgam, natomiast w ogóle generalnie jako po pastele, czy to suche, czy olejne, no jest to takie medium, które które ja postrzegam jako brudne medium, więc tak nie jest to medium mojego pierwszego wyboru. Natomiast te pastele muszę powiedzieć, że są bardzo fajne, mięciutkie. I tutaj ten cinkopis był kiedyś biały, mój palec był kiedyś czysty. To wszystko jest dzięki właśnie tym pastelom. <grym> Także są dobre. Ale pastele trzeba lubić, i trzeba. Je poznać, żeby je używać. Ale nie o tym, nie o tym mamy rozmawiać. Chcemy porozmawiać o książce. Tak jak wspomniałam, zdążyłam już narysować sobie coś i wypróbować przybory na tym papierze. Papier jest fajny, bo jest taki z lekką taką strukturą, więc całkiem fajnie ołówek na tym zostaje i pastela też się fajnie trzyma. To jest mój malunek z tej książki i zaraz Wam powiem, co myślę na temat. Tej książki i na temat rysowania z tej książki. A jestem ciekawa, czy już się domyślacie mojej opinii, patrząc na ten rysunek. Jeżeli tak, to szybciutko w komentarzu napiszcie. Czy jakieś już wnioski jesteście w stanie wyciągnąć. No dobrze. To jest książka, to jest nowa seria. Rysuję jak artysta. Mamy to 100 stworzeń i postaci ze świata fantazy. Autorką tej książki jest Brienne. Ten, szczerze powiedziawszy, przepraszam, bo na pewno przekręciła mi jej nazwisko, że ta pani nie jest domorosłym artystą, co nie uwłacza byciem domorosłym artystą, bo też może osiągać sukcesy. Chodzi o to, że to jest pani, która nie wzięła ołówka dwa dni temu do ręki i nie napisała książki o rysowaniu, tylko to jest pani, która zajmuje się tworzeniem, projektowaniem postaci do filmów, gier, książek i, uwaga, nie byle jakich, nie dla byle jakich firm, tylko ona współpracuje na przykład z Sony Pictures, Disney Publishing, z Warner Bros. Zresztą tutaj macie informacje na jej temat, więc jest to osoba, która wie, o czym mówi, co jest znaczące, dlatego że ta książka zbudowana jest w ten sposób. Mamy tutaj sobie spis treści, tak jak w każdej książce, bo każda książka ten spis treści posiada. Natomiast treść pisana to jest tylko wstęp od szóstej do ósmej strony i później podziękowanie i informacja o autorce, kolejne dwie strony. Natomiast cała reszta to jest te 100 różnych stworzeń i postaci, które są przedstawione. O, w ten sposób, w sześciu krokach, jak narysować daną postać. I to się wydaje z jednej strony, ależ to przecież takie proste, to każdy tak potrafi, tak? Albo czy ja będę w stanie narysować w tych sześciu krokach i to wszystko dostrzec? Po pierwsze, nie, nie każdy tak potrafi, to trzeba naprawdę sobie posiedzieć i poćwiczyć. Po drugie, tak, w tych sześciu krokach jesteś w stanie narysować to wszystko i z jednej strony fajnie, bo można od razu narysować jakąś postać praktycznie niewiele umiejąc z rysowania, więc już swoje swoją chęć do rysowania tutaj możemy nasycić. Tymi postaciami możemy narysować już bardzo fajne stworzenie i być naprawdę zadowoleni i usatysfakcjonowani, że coś narysowaliśmy, a z drugiej strony, rysując kolejną postać, już zaczniemy dostrzegać, że jednak warto by było swój warsztat, swoje umiejętności rozszerzyć o podstawowe umiejętności, jak na przykład budowa człowieka, taka Anatomia człowieka, jak zbudowany jest kościec, jak zbudowane są mięśnie, jak obudować potem ten kościec z tymi mięś mięśniami, jak to na rysunku zrobić, bo tutaj mamy krok po kroku i faktycznie usiądziemy jako amatorzy i sobie porysujemy, a jak chcemy stworzyć już postać taką na przykład do gry i nie mamy pomysłu, to też możemy po tą książkę sięgnąć. I zainspirować się tymi postaciami, jak mniej więcej ona wygląda, co tutaj jakie ma szczegóły, jak narysować, na co zwrócić uwagę. Wcale nie musimy przerysowywać koniec końców, dos, dokładnie tak jak tutaj jest. Możemy po prostu się zainspirować, ale jest jednocześnie to książka, żeby nauczyć się, jak tą daną postać skonstruować od bazy: od pierwszych kółeczek, kreseczek. Kropeczek obudowując od ogółu do szczegółu. Tak powinniśmy w zasadzie rysować, tak? Od ogółu do szczegółu. Najpierw ogólny zarys, a potem dopiero coraz więcej, coraz więcej detali. To w każdej jednej książce, w każdym jednym kursie, właśnie to będziecie mieli, to będziecie widzieli, że trzeba najpierw ogólny zarys, jak zaczniecie rysować. Jeżeli do tej pory nie rysowaliście, to też zobaczycie, że to jest naprawdę dużo łatwiej. Narysować sobie mniej więcej gdzie co będzie, i dopiero potem te szczegóły naprowadzać. Natomiast tutaj mamy aż 100 różnych stworzeń, którymi możemy się zainspirować. Nawet jeżeli potrafimy super ekstra rysować i nam nie, nie potrzeba tutaj krok po kroku jak daną postać narysować, bo potrafimy popatrzeć sobie tutaj i sobie ją tam skonstruować w jakiś sposób. To jest to bardzo fajna baza. Ta książka jest bardzo fajną bazą. Postaci, którymi można by się zainspirować, przy tworzeniu na przykład własnego komiksu, przy tworzeniu postaci do gier komputerowych, do gier planszowych, do jakichś grafik, które robimy, nawet jeżeli robimy je tylko dla siebie, albo na przykład robimy je na sprzedaż. Nie mówię, żeby dokładnie przerysować tą postać, ale zainspirować się tą. Postacią i z, robić ją podobnie lub też po swojemu, bardziej lub mniej, to już jest dopuszczalne. I wręcz powiedziałabym, że ta pozycja jest niemalże obowiązkową pozycją na półce. No, może przesadzam, że obowiązkową, ale warto mieć, warto sięgnąć, jeżeli mm, macie. Środki jakieś przeznaczone na to, żeby sobie na przykład raz w miesiącu czy tam, nie wiem, raz na pół roku kupić jakąś książkę, to tą książkę wpiszcie sobie na listę. Książek, które chcecie sobie kupić. Jeżeli na przykład zbliżają się wasze urodziny albo jakieś święto, kiedy możecie dostać prezent i możecie sobie zażyczyć jakiegoś prezentu, wpiszcie tą książkę na listę. Tutaj nie trzeba dużo czytać. To jest wstęp taki bardzo króciutki, jak narysować, od czego zacząć. Naprawdę po. pokrótce wszystko jest powiedziane, a później możemy zacząć zabawę z rysowaniem. Książka może niekoniecznie bardzo wymaga jakichś podstaw, ale warto jednak coś już. Tyle o ile wiedzieć na temat rysowania. Czyli po jaki papier mniej więcej sięgnąć, bo tego już w tej książce nie będziemy mieli. To na przykład znajdziemy sobie w książkach z serii Sztuka Rysowania. Jeżeli byście byli zainteresowani, to tam są takie podstawy. Tutaj już ta książka zakłada, że jakąś bazę, jakąś podstawową wiedzę mamy. Więc wiemy, jak pocieniować, bo tego się tutaj nie nauczymy. To już jest po prostu wykorzystanie tej techniki. To, jak mniej więcej skonstruować człowieka, zakłada ta książka, że raczej już coś na ten temat wiemy. Ale prawda jest taka, że nawet jak nie do końca wiemy, to te szkielety takie rysunkowe na początku mamy i z tego możemy skorzystać. Jeżeli nie lubimy, generalnie człowiek jest tak. Chciałby sobie porysować. Jemu się podoba, że jest ładnie narysowane i żeby sam też potrafił tak narysować, ale niekoniecznie chce poświęcać początek swojej weny twórczej na nauczenie się Podstaw, że na przykład tysiąc razy muszę ołóweczkiem sobie zrobić, tak, a potem tysiąc kółeczek, a potem tysiąc szlaczków, żeby tą rękę wyrobić. Nie, jak siadamy, to my chcemy już teraz narysować takie piękne. Tak, nie jest to dobre podejście. I oczywiście, jak najbardziej, ja się zgodzę, że trzeba te podstawy mieć. Ale żeby się nie zniechęcić, musimy dać upust, kiedy ten pierwszy zef artystyczny w sobie podczujemy, i po prostu usiąść i narysować. Dlatego otwieram sobie taką książkę i widzę no tutaj jakieś kółko, to nawet jakbym miała dokładnie sobie to przerysować, choćbym miała nawet wziąć kalkę i sobie to przerysować, a potem sobie obrysowywać, to też jest dobra metoda na początek. Ile się razy tak zrobię, tak nabieramy może złych nawyków i tak dalej. Ale jeżeli faktycznie będę chciała dalej później rysować, to zacznę szukać metod jak faktycznie skonstruować. Może sięgnę po inną książkę, może sięgnę po jakiś tutorial internetowy albo jakiś inny na kurs się zapiszę. I wtedy zacznę się uczyć. Może ta pozycja już mnie znudzi, może chcę jakoś inaczej sobie skonstruować i zacznę wtedy kombinować, i wtedy zacznę szukać podstaw, dlaczego mi nie wychodzi. Może trzeba się nauczyć, dlaczego ta ręka mi ucieka i drga, a nie jest taka luźna i zwiewna. Dlaczego, mam dlaczego pracuję tylko nad albo tylko palcami, jak powinno się pracować całą ręką w niektórych sytuacjach. Dobrze, ale to może jest temat taki. Yy... Pośrednio dotyczący książki. Natomiast jeżeli chodzi o samą książkę, jest to pozycja, którą warto mieć na liście książek do kupienia, jest to pozycja, którą warto mieć na półce, po którą może nie codziennie, bo po książki nie codziennie sięgamy te zrysowania, ale raz na jakiś czas, kiedy brakuje nam pomysłu na rysowanie, kiedy szukamy. Pomysłu, jak daną postać narysować, jak nie wiem, cokolwiek, co, co w ogóle narysować, to możemy taką książkę sobie po prostu siąść, otworzyć i w pół godzinki, czy jak ktoś potrafi szybciej, a jak ktoś potrzebuje dłużej, i taką sobie postać narysować. I na przykład zrobić tak jak u mnie tymi neopastelami, jakieś tam tło. I jest sobie szkic, tak? To tło nie jest super ekstra. Ja tak się tylko pobawiłam, ale to nie ma znaczenia. I spędziłam bardzo miły czas rysując tego Gina. No słuchajcie, jak dla mnie, on wygląda ekstra. I to dzięki temu, że skorzystałam z tej książki, bo sama z głowy, no na przykład mięśni nie potrafię tak rysować. A już na książkę sobie popatrzyłam i już myślę, że pewnych rzeczy się z tych rysunków nauczę. Także warto sięgnąć, warto spojrzeć, warto się zainteresować i warto kupić. A my widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Pytaliście, czy będzie recenzja książki Sztuka rysowania 15-minutowe ćwiczenie architektura. I już spieszę Wam z informacją, że będzie. Tą, ta książka też już u mnie jest i już ją przeglądam, już będę mogła coś na ten temat powiedzieć. A Was zachęcam, żebyście zostali dłużej na moim kanale, bo pojawiają się różne fajne, ciekawe filmy, nie tylko z recenzji, ale też i z akwareli, z rysowania, jakieś tutoriale albo jakieś testowanie, próbowanie nowych rzeczy, nowych sposobów. Także zachęcam do zostania dłużej i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!